Fotografie polskie to drugie wydanie poematu martyrologiczno-niepodległościowego Aleksandra Szumańskiego. Pierwsze wydanie ukazało się w 2000 roku. Wznowienie przypada na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Promocja książki odbyła się w sobotę w moksirowskim klubie Stara Kotłownia. Dzieło w poprzednim wydaniu zawierało około 60 wierszy. A ten poemat został poszerzony o kilka części i w sumie ma, bo ja to liczyłem precyzyjnie, w sumie ma 253 utworów, więc jest różnica ogromna, prawda? Oczywiście dla mnie najważniejsze były utwory związane z historią Rzeczypospolitej. Ale poemat, poza tymi utworami związanymi z historią powstania niepodległego państwa polskiego, ma również wiersze o całkowicie innych znamionach. Mianowicie jest bardzo dużo wierszy miłosnych, a nawet jest i satyra. Autor Fotografii polskich wskazuje na swoje mocne związki z Lwowem i sugeruje, by czytać tekst chronologicznie, co pozwoli czytelnikowi wydobyć akcenty związane z rodzinnym miastem Szumańskiego. Objawia się to także w warstwie językowej tekstu. Wiersze bałakowe. Co to znaczy bałakowe? Ja się urodziłem we Lwowie i wyjechałem ze Lwowa, jak miałem 10 lat, czyli już duży chłopak, prawda? Więc bałak to jest taki język, taka gwara lwowska, którą się Lwowianie posługiwali. I w naszym, tutaj znowu megalomania, w naszym inteligenckim domu, bo ojciec był docentem medycyny, a mama filologiem polskim, mówili bałakiem. Prawda? I to jest właśnie bardzo interesujące. Prezentacji Fotografii polskich towarzyszyła muzyka Ireny Paprockiej oraz jej syna Pawła. Mianowicie my wspólnie występujemy od bardzo wielu lat w zespole Hawira. Zespół Hawira to jest zespół piosenki lwowskiej z wieloma wokalistami i wokalistkami i między innymi pani Irena Paprocka jest członkiem zespołu Hawira. Może myśli nieskończone, lekkomyślnie porzucone, wiersze zmienią egzotyczny w mistyczny, w poliryczny i w poezji w pierwszym rzędzie złotą nicią się uprzędzie czterolistną koniczyną i pachnącą w niej maliną.